Być może słyszałeś już o eksperymencie Roya Baumeistera, niesamowicie brutalnym eksperymencie z 98 roku. Wziął grupę ludzi, obiecał im, słuchaj, dam ci $50 za rozwiązanie jakiegoś tam problemu matematyczno-zagadkowego, przyjdź na tą i na tą godzinę i będzie eksperyment. I umówił dwie grupy ludzi na dwie różne godziny. I gdy przyszła pierwsza grupa, to usadził ich w poczekalni. Poczekalni musieli czekać na to, aż eksperyment się rozpocznie i tam ich trzymał w tej poczekalni. Co ciekawe, w poczekalni była miska z rzodkiewkami, zdrowymi, umytymi rzodkiewkami, gotowymi do jedzenia. I była druga miska z ciasteczkami czekoladowymi. O, a jak pachniały, a to jeszcze było w Ameryce, Amerykanie jeszcze bardziej lubią ciasteczka czekoladowe. I pierwszej grupie powiedział, słuchajcie, częstujcie się czym tylko chcecie. Poczekajcie tutaj i eksperyment zaraz się zacznie. I po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach eksperyment się faktycznie zaczął, a drugą grupę przyprowadził do tej samej poczekalni i były te same rzodkiewki i te same ciasteczka czekoladowe, ale powiedział im, słuchajcie, częstujcie się rzodkiewkami, proszę bardzo, ale ciasteczek proszę nie ruszać. Proszę nie ruszajcie ciasteczek. Więc jedna grupa mogła wcinać sobie, co im się podobało i oczywiście wiadomo. Była pierwsza grupa. A druga grupa, no, niestety musiała. Więc ta druga rzodkiewkowa grupa tak trochę tak nie bardzo się tym ucieszyła, wiesz, tam ciągle patrzyli na te ciasteczko, musieli się hamować przed tym. A gdy przyszedł eksperyment, to dopiero były jaja. Zadanie, które im dał, było absolutnie nie do rozwiązania. I nikt nie rozwiązał tego zadania, nikt nie wygrał $50. Bo było nie do rozwiązania, nie dało się. Ale oczywiście im tego nie powiedział, bo eksperyment polegał na tym, że Baumeister mierzył, ile człowiek będzie się starał wykonywać zadanie nie do rozwiązania, ile będzie cisnął w to zadanie siłą woli i samozaparciem, powstrzymując swoją frustrację i tak dalej, ile będzie się starał, zanim się podda. To był jedyny eksperyment. Zadanie było nie do rozwiązania. Co ciekawe, pierwsza grupa, która mogła się częstować czym tylko im się żywnie podoba, cisnęła to zadanie 7-8 minut, czasem nawet do 10, a grupa rzodkiewkowa, która nie mogła jeść ciastek, która musiała się powstrzymywać, 3-4 minuty, góra 5, tam 6 w polotach, ale dużo mniej wytrzymali przy tym trudnym, nie do rozwiązania zadaniu. Bardzo ciekawy eksperyment, który pokazuje, że cokolwiek to jest, czy to jest jakaś siła woli, czy samozaparcie, zdolność do kontrolowania swoich impulsów, czy jakaś efektywność osobista, taka zdolność, nazwijmy to samozaparcie, to jest ograniczony zasób. Samodyscyplina to jest ograniczony zasób. Coś, co jest jak mięsień, się męczy. Ludzie, którzy musieli się powstrzymywać w poczekalni przez kilkanaście minut od jedzenia ciasteczek, musieli się trzymać pod kontrolą w poczekalni, mieli dużo mniej tego zasobu, gdy już przyszło do rozwiązywania zadania. Co wiąże się z ideą zmęczenia emocjonalnego. Powiedziałbym, że ci ludzie byli zmęczeni emocjonalnie. Co więcej, to jest bardzo ważne dla ciebie, bo domyślam się, że 5 dni w tygodniu musisz ostro wysilić swoją samodyscyplinę, żeby wstać rano, żeby pójść do tej pracy, żeby wykonywać swoje obowiązki, chociaż nie zawsze je lubisz, żeby utrzymywać profesjonalny wizerunek wśród swoich współpracowników. Być może musisz być miły dla klientów, mimo że nie masz na to ochoty. To wszystko wymaga od ciebie samodyscypliny, to wszystko męczy emocjonalnie. I później ten zasób się prędzej czy później kończy. I przychodzi jakiś kryzys, przychodzi jakieś załamanie, jakieś przeładowanie. I później czasem jest takie uczucie, że mam wszystkich dość, już nic mi się nie chce. Najchętniej bym, kurczę, nie wiem, poszedł, upił się, albo, nie wiem, zaszalał na dyskotece całą noc, albo siedział północy, oglądał 3 sezony Gry o Tron. I jest taki kryzys psychiczny, nie? Na pewno kojarzysz jakąś swoją wersję czegoś takiego. Albo przesiedziałbym cały dzień w piżamie, leżąc do góry brzuchem i nic nie robiąc. To jest totalne załamanie energii emocjonalnej, gdy już nie mam w sobie nic z tego samozaparcia, już naprawdę nie chcę się do niczego zmuszać. To jest kryzys, to jest niezdrowe. Ale większość ludzi w ten sposób niestety funkcjonuje, że najpierw kompletnie wyprują się z energii emocjonalnej, a potem mają wielki kryzys, który nie jest w żaden sposób zdrowy i prawdopodobnie im w jakiś sposób szkodzi.
Ale lubią ten kryzys, bo przynosi im ulgę i dzięki temu mogą zregenerować swoją energię emocjonalną. Natomiast teraz, gdy jesteś bardziej świadomy tego procesu, że w pracy, trzymając konkretną samodyscyplinę, męczysz się emocjonalnie, a zachowując się naturalnie, w zgodzie ze swoimi impulsami, bez żadnego oceniania siebie na luzie, regenerujesz swoją energię emocjonalną. Teraz, gdy wiesz, jak ten proces działa, to możesz świadomie i efektywnie odpoczywać emocjonalnie. Skąd wiesz, kiedy potrzebujesz odpoczynku emocjonalnego? Ja mam taki prosty test, który sobie zadaję. Jak się czuję na myśl o tym, że nie będę już miał żadnych obowiązków, że nic już nie muszę robić, mogę robić tylko, co tylko mi się podoba przez następne 2 dni? Jakbym sobie zrobił taki weekend, taki totalny weekend, robił co tylko mi się podoba. Jak się z tym czuję? I jeśli czuję super podekscytowanie, ulgę, ogromny uśmiech na twarzy, to znaczy, że potrzebuję odpoczynku emocjonalnego. To jest dla mnie bardzo ważne. A czasem nie. Czasem po prostu, no mógłbym to robić, ale mógłbym też popracować. I wtedy nie potrzebuję odpoczynku emocjonalnego. Być może wydaje ci się, że na myśl o takim odpoczynku to zawsze będę miał uśmiech na twarzy, zawsze będę podekscytowany. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że ludzie mają wewnętrzną potrzebę bycia produktywnym i efektywnym i utrzymywania tej samodyscypliny. I gdy odpoczniesz porządnie, to zatęsknisz za swoją wersją samodyscypliny i efektywności osobistej i osiągania czegoś. Więc jeśli na myśl o byczeniu się, bezwstydnym byczeniu się, ląduje na twojej twarzy ogromny uśmiech, to znaczy, że naprawdę tego potrzebujesz, odpocznij dobrze i zobaczysz, że to tak naładuje twoje baterie, że z ochotą, wreszcie z ochotą pójdziesz do tej pracy. Przynajmniej z jakimś tam entuzjazmem, wreszcie. Wreszcie odpoczniesz emocjonalnie. Jeśli na myśl o odpoczynku czujesz się podekscytowany, to znaczy, że jest czas, żebyś odpoczął emocjonalnie. Jak to zrobić? Otóż, najpierw ci powiem, jak tego nie robić. Wiele osób popełnia ogromny błąd, gdy w weekend po 5 dniach ostrej pracy albo idą w gości do znajomych, albo zapraszają kogoś do siebie, albo rodzina do nich przychodzi i dzieje się tyle rzeczy rodzinnych, że nie mają chwili takiej beztroskiego luzu. Nie mają takiej chwili. Bo dbają o wszystkich innych, a wiesz, jak trzeba do znajomych, to trzeba się ładnie ubrać, wiesz, jakiś makijaż zrobić, trzeba zachowywać się odpowiednio, gdy jesteś w towarzystwie, nie? Więc to jest wszystko samodyscyplina. Być może wydawało ci się, że kontakty z ludźmi cię męczą. Tak naprawdę cię nie męczą kontakty z ludźmi. Męczy cię utrzymywanie pewnego wizerunku wśród ludzi, zachowywanie się w pewien odpowiedni sposób. Dlatego właśnie, i to jest właśnie dylemat, ludzie myślą, że kontakty z innymi ich męczą. Że bycie w pracy, bycie z klientami, bycie ze współpracownikami ich męczy. Nie. To samodyscyplina męczy cię emocjonalnie. Samodyscyplina związana z zachowywaniem się w pewien sposób, zgodnie ze schematami uznanymi za odpowiednie przez społeczeństwo, za utrzymywanie profesjonalnego wizerunku, bycie uprzejmym dla klientów, mimo że nie masz na to ochoty. Dlatego właśnie kontakt z prawdziwym przyjacielem cię nie zmęczy. Prawdziwym przyjacielem, który zaakceptuje cię, choćbyś była w piżamie bez makijażu zaspana. Jak przebywasz z takimi przyjaciółmi, to cię akurat nie męczy. Więc jeśli chcesz odpocząć emocjonalnie, to odpuść sobie wszelkie socjalne wizyty, odpuść sobie wszelkie postanowienia diety, postanowienia treningowe, ćwiczenia fizyczne itd., itd. Do niczego się nie motywuj, do niczego się nie zmuszaj, do niczego się nie przekonuj, nie oceniaj się w żaden sposób. Zorganizuj sobie czas, tak, aby być w 100% sobą, na kompletnym luzie, bez żadnych oczekiwań wobec siebie, bez żadnego przymusu, żadnej motywacji, żadnego udawania przed nikim. Jesteś w pełni sobą, robisz co tylko ci się żywnie podoba. Jeśli masz ochotę się byczyć, bycz się. Jeśli masz ochotę oglądać serial, oglądaj serial. Masz ochotę się obżerać ciastkami, obżeraj się ciastkami. Na co tylko masz ochotę? Przez ten jeden wieczór albo jeden poranek. Zobaczysz, że to tak cudownie naładuje twoje baterie, gdy w pełni puścisz swoją samokontrolę, że będziesz dużo bardziej gotowy na następny tydzień ostrej pracy. To tak cudownie rozluźnia, to tak cudownie ratuje przed wypaleniem zawodowym, że ludzie, którzy sobie na to nie pozwalają, naprawdę nie wiedzą, co tracą. To jest coś, czego Tony Schwartz i Jim Lawler uczą najlepszych sportowców i dyrektorów dużych firm. Bo w taki sposób właśnie na tym polega efektywna praca, pełne zaangażowanie, że dajesz sobie czas, żeby w pełni odpocząć emocjonalnie, na kompletnym luzie. Co jeśli jednak nie wiesz nawet, jakie to jest uczucie?
Co jeśli nawet nie wiesz, jak to jest, bo tak długo trzymałeś się w ryzach, że nigdy sobie na to nie pozwoliłeś tak beztrosko od czasów zamierzchłego dzieciństwa. Widzisz, w kursie Spa Umysłu, który stworzyłem na stronie antystres.pl, jest takie nagranie, które nazwałem Produktywne nic nie robienie, które cofa cię pamięcią dzięki autosugestiom, potężnym autosugestiom, do tych czasów dzieciństwa, gdzie jesteś w stanie autentycznie poczuć to beztroskie uczucie swobodnej zabawy, robienia wszystkiego, na co masz ochotę. Tego to uczucie, które towarzyszy najbardziej efektywnemu odpoczynku emocjonalnemu. Kurs Spa Umysłu jest dla ciebie dostępny pod tym linkiem, który ci się tutaj wyświetla, gdy oglądasz wideo. Spa Umysłu to nagranie, Produktywne nic nie robienie, jest dokładnie po to, żeby odpocząć emocjonalnie, żeby wrócić do tego beztroskiego odpoczynku, w którym nie potrzebujesz żadnej motywacji, żadnej siły woli. I taka regeneracja jest niesamowicie ważna, jeśli chcesz uniknąć przytłoczenia, tego uczucia, gdy masz dość już wszystkich, a ostatecznie wypalenia zawodowego. Jeśli chcesz tego uniknąć, musisz, absolutnie musisz zaplanować sobie taki jeden wieczór w tygodniu albo jeden poranek, gdzie robisz absolutnie cokolwiek, co tylko ci się żywnie podoba. Włącznie z leżeniem do góry brzuchem w swojej piżamie przez 5 godzin. I najważniejsze jest, żebyś sobie na to w pełni pozwolił psychicznie. Żebyś absolutnie się do niczego nie motywował, nie przekonywał, nie oceniał, że to jest nieproduktywne czy coś. To jest niesamowicie produktywne. Bo wtedy regenerujesz swoją energię.